czas. Po rycerstwie z podkresowych stanic, o obrońcach naszych polskich granic, a ponad nami wiatr szumny wieje i dębowy huczy nas. Serca biją w zgodny ton. Każda twarz się w uniesieniu płoni, każdy laskę szepką cieszy w dłoni, a z młodzieńczej się piersi wyrywa pieśń potężna, pieśń jak dzwon. Dobry, witam serdecznie Państwa na naszym spotkaniu. Ciekawe spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzisiaj naszym gościem jest pan Eugeniusz Siemaszko, kapitan nasz przez... Witam serdecznie, może brawami powitajmy. Przez niektórych nazywany wileńskim harcerzem, czy człowiekiem ze stygmatem śmierci. Bardzo ciekawa postać, która wiele dla naszego środowiska bydgoskiego i nie tylko ogólnopolskiego zasług włożyła. A najciekawszym, najważniejszym z ostatnich jest to, że pan Eugeniusz Siemaszko 19 listopada został odznaczony jako świadek historii przez Instytut Pamięci Narodowej. Jako jeden z nielicznych, bo 6 osób z naszego okręgu po raz pierwszy w tym roku, w roku 2015 zostało oznaczonym. I jeżeli Państwo nie macie nic przeciwko temu, to chciałabym tytułem wstępu, żebyście mogli się zapoznać na początku właśnie z sylwetką pana Eugeniusza, zanim usłyszymy na żywo. Poproszę o króciutki filmik. Pan Eugeniusz Siemaszko urodził się w 1929 roku w Wilnie. W czasie wojny jako harcerz, członek Szarych Szeregów, włączył się w walkę z okupantami oraz ich sojusznikami. Jako harcerz właśnie przedwojenny byłem właśnie w 4. drużynie Poniatowskiego. W listopadzie 1946 roku w wyniku strzelaniny w pociągu relacji Bydgoszcz-Gdańsk został aresztowany. W lutym 1947 roku wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku skazany został na karę śmierci. W wyniku amnestii karę śmierci zastąpiono na 15-letnie więzienie. Po wyjściu na wolność w 1956 roku głównym jego celem stało się działalność na rzecz utrwalenia w pamięci chlubnej karty polskiej społeczności Kresów Wschodnich w walce o niepodległość Polski. Szczególne znaczenie dla niego miało upamiętnienie dowódców i żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego. Jest to tylko takie zasygnalizowanie właśnie dorobku pana Eugeniusza. Dzisiaj z panem Eugeniuszem jest przyjaciel rodziny, pułkownik rezerwy okręgu kujawsko-pomorskiego, oficerów rezerwy imienia Józefa Piłsudskiego. Jest również rodzina, cieszę się bardzo, że jest grono i młodzieży, harcerzy. Także w takim właśnie klimacie myślę, że trochę takich rozmów przeprowadzimy z panem Eugeniuszem. Myślę, że w formie takiej dyskusji odnośnie 3 etapów takich głównych życiowych. Pierwszy okres właściwie wileński, ponieważ no, jak słyszeliśmy tutaj, pan Eugeniusz Siemaszko urodził się w styczniu 1929 roku w Wilnie i do wybuchu wojny. Spokojne dzieciństwo przebiegało, prawda? Jeżeli można, chcielibyśmy troszeczkę posłuchać, jak to było w tych czasach wileńskich, no i potem niestety już w czasach wojennych, okupacji. Mam mikrofon, jeżeli...
Jeżeli chodzi o wspomnienia dzieciństwa, to do okresu wybuchu wojny życie było wspaniałe. Jako dzieciak, jako zamożnej rodziny miałem wszystkie możliwości właśnie rozwoju. Gdy wybuchła wojna, może zacznę od... Proszę, jak wybuchła wojna, miałeś 10 lat, 11 tak? lat. 11. Ale już byłem w czwartej klasie podstawowej, bo pierwsze dwa lata byłem w ćwiczeniówce, a później przeniesiony zostałem przez rodziców do szkoły nr 24. A automatycznie tam od czwartej klasy to przychodzi już młodzież, dorosła się do harcerstwa. I od czwartej klasy byłem w czwartej drużynie poniatowskiego, która przyszłość swoją miała bardzo bogatą. Pierwsze było przerażenie, jak właśnie wchodzili Rosjanie. Rosjanie już 18 września zajęli willę. Willa nie miała możliwości takiej obrony jak Grodno. Grodno dało popalić właśnie Rosjanom, a tym bardziej Rosjanie byli ujemnie nastawieni w stosunku do Polaków. Tak się złożyło, że gdy Rosjanie wchodzili do Wilna, początkowo był rozkaz harcerstwa, żeby młodzież harcerska schowała mundurki, żeby nie pokazywała się w mundurkach i nie chodzić w umundurowaniu po mieście. Jednak garstka młodzieży studenckiej, jak również kilku harcerzy, również cywile, którzy byli przerażeniem i widokiem Rosjan, na Zamkowej Górze garstka właśnie Polaków ostrzeliwała pierwsze czołgi rosyjskie. Jeden czołg trafiony wjechał do willi, do rzeki, która przepływała przez całe miasto właśnie Wilna. Drugi czołg również był uszkodzony gdzieś, ale najważniejsze, że na Rosie, cmentarzu właśnie tam, gdzie pochowane serce Piłsudskiego i matka Piłsudskiego, cały czas żołnierze stali honorowej walczy. Rosjanie ostrzelali właśnie i pomnik był ostrzelany, gdzie zostały od kul ślady, a przy tym tak się złożyło, że również kuzyn był tam jako poto oficer, stał jeszcze na warcie i zginął właśnie przy pomniku Piłsudskiego. I jest właśnie dwóch żołnierzy, którzy stojąc na warcie zginęli przez Rosjan. Już od pierwszych dni okupacji rosyjskiej
młodzież zaczęła scalać się w grupy, które chciały podjąć walkę, w szczególności starsi harcerze. A młodsi harcerze to zadanie miały roznoszenia powołania do Wojska Polskiego, rezerwistów. Także wszyscy mieli jakąś pracę powierzoną przez komendę wileńską. Szefem województwa wileńskiego harcerstwa był Puciata, właśnie ojciec Puciaty, który mieszkał tu w Bydgoszczy. Puciata Paweł. Pierwszy, który zaczął organizować młodzież, żeby tworzyć naukę, dalszą przerwaną naukę przez rację. Powstawały organizacje, młode grupy właśnie szkoleniowe. Puciata starał się przynajmniej studentów przekazywać na tak zwane piątki, bo po 5 osób przeważnie było spotkania na już wyższych szkół od gimnazjum. Takie tajne komplety. Tajne komplety, tak. No, w każdym razie Rosjanie przekazali Wilno dla Litwinów. Przez ten krótki okres, co Litwini zajmowali Wilno, przekazane przez Rosję, bo Rosjanie dosłownie potworzyli tylko bazę w Wilnie, a władzę przyjęli właśnie Litwini. Lżej było. Litwini zaczęli właśnie polskie szkoły, niektóre likwidować. A tym bardziej jak uczelnie w Wilnie właśnie Stefana Batorego Litwini zlikwidowali, cała młodzież, wszystkie szkoły zastrajkowały. Także młodzież czynnie brała udział właśnie wystąpienia przeciw Litwinom. No, przypadek taki był, że również przy naszej szkole, bo przy każdej szkole stał policjant litewski, gdzie przyzywano Litwinów, policjantów, tak zwanych kaukutasów. Dlaczego? Bo wiele granatowe szafy z takim pędzlem złoconym. Niesamowitą masz pamięć, Wielu. Tyle wspomnień. No, ale oprócz tego też miałem następstwa, ponieważ przed naszym budynkiem szkolnym stał również policjant. I ja doniczkę z kwiatami z okna rzuciłem mu na głowę. Także pierwsza walka z Litwinami. No, następstwa były takie, że wyrzucono mnie ze szkoły, ponieważ za zachowanie, to, ale że rodzice, którzy dosyć zadążni, przykupili tego dyrektora, żeby przyjąć do mnie z powrotem do szkoły. Ale początki były takie, że naprawdę młodzież, harcerstwo, uczniowie już nastawiali się z myślą podjęcia walki przeciw okupantowi rosyjskiemu.
jak człowiek widział, jak wkraczamy Rosjanie do Wilna, z przerażeniem na to, ze względu, że widział, jak wyposażenie wojsko miało. Konie, kawaleria, bez siodeł, tylko koce jakieś na tych żołnierzy, buty schorywane z prezentu, napajane jakimś smarem, gdzie na kilkadziesiąt metrów od nich już było czuć, że to Rusek idzie. No nie da się rzeczywiście takich rzeczy zapomnieć. Ja proponuję jedynie troszeczkę odpoczynku, a my posłuchajmy piosenkę z kapeli wileńskiej. Już nam raz zabrali Wilno, jeżeli pozwolisz, tak? Tak, będzie to piosenka dla ciebie, nie poddajesz się. Natomiast na ekranie puścimy prezentację zdjęć z dzieciństwa, jeżeli nie masz nic przeciwko temu, z okresu właśnie wileńskiego. Żebyśmy mogli sobie obejrzeć najbliższy przedwczoraj na zdjęciu. Nawiasem w rozmowie. Tu jest cała rodzina, może poproszę też i żonę o pomoc, tak? Tu jest cała rodzina, mężem. Tych piosenek o Wilnie i dwie siostry i gospodarza. Że to zdrowia. Mama z Wieniem na spacerze na ulicy Głównej. I czas skończyć raz z tą udręką. Trzy siostry z mamą. Być może, a czy pan mi pozwoli? Że na to odpowiem z piosenką. Jeszcze brakuje najmłodszej siostry. Tu Wieniu właśnie pewnie wtedy, kiedy szumiał gondolicę na głowę. To pewnie taki był pokój, a ty mógłbyś w drużynie, tak. No i Kabowska Ostrobramska z domu. No tu właśnie pan Jerzy Puciata z Wieniem Wilnie. To ja. No to Kościół Świętej Anny, taki bardzo piękny. Tu jest obraz Opatrzności Bożej, który wisiał zwykle w kościele dominikanów, ale nigdy nie przenieśli to do osobnej kapliczki, ponieważ nie zgodzili się, żeby w polskim kościele. Życia rodzinnego. Tak. Tak. Sielanka. Uroczystość była w związku oficerów rezerwy. To 11 listopad w 13 roku. Pan Eugeniusz zawsze z żoną może liczyć i zawsze aktywnie uczestniczyć. To najważniejsze. W 94 roku takie ważne zdjęcie dla nas. Mąż. A ja zamknę oczy czasami. A tu prezydenta Komorskiego. A przed sobą tak blisko. I Wilno mam tu przed oczami. To jest wnuk, któremu przekazuję już aktualnie. Bardzo zainteresowany. Ten jeszcze raz nas możemy się wsłuchać. Piosenka Zdrowa Kapeli Wileńskiej. Ale serca. Minie tylko moich dwóch najbliższych słów. Z moich snów i moich serc. Lecz tęsknoty nie zawiorą, bo tęsknota we mnie jest. Lecz tęsknoty nie zabiorą ani oni, ani pan.
na tą ligę. Tak, proszę Państwa, wileński harcerz, który został mianowany jako harcmistrz na Rosie. W którym roku, Bieniu, pamiętasz może? W 94. W 94 roku, proszę. Także mamy tutaj naszego harcmistrza, a jednocześnie kapitana, który przyjechał do Bydgoszczy jako 16-letni młodzieniec. Niegodzący się z tą rzeczywistością. Może teraz trochę o tym właśnie najtrudniejszym okresie w życiu. Tak właśnie patrzę na harcerzy, to przypominają się mi właśnie te lata z tego okresu. Po zajęciu właśnie Wilna przez Rosjan, żyliśmy z tym, żeby pozbyć się tego okupanta, znanego już dla naszych rodzin, dla legionistów, ich podejście do społeczeństwa. W szkole właśnie powstała w Wilnie Szkoła Polska na Ostrobramski, niedaleko właśnie Ostrej Bramy. I tam znowu młodzież się gardęła stworzenia zbuntowanej młodzieży, która dążyła do wolności Polski. W 1941 roku w zasadzie Rosjanie się szykowali uderzyć na Niemcy. Niemcy uprzedzili, uderzyli pierwsi i już po kilku dniach byli w Wilnie. Drugi okupant. Także Polacy mieli właśnie zadanie podjęcia walki nierównej z jednym i z drugim okupantem. Ponieważ Rosjanie podchodzili do Polaków, jak zawsze mówili, polski pan, i starali się zniszczyć w ogóle partyzanckie oddziały polskie za wszelką cenę, gdzie tylko możliwe, starali napadać się do oddziały polskie. Jak byśmy chcieli wrócić do młodzieży, w 1943 roku właśnie już przy tworzeniu szarych szeregów moja cała prawie rodzina była związana z Armią Krajową, a młodzież szarymi szeregami. W Wilnie miałem kuzynów, którzy naprawdę zasłużyli na pamięć o nich. Na ulicy Trębackiej właśnie mieszkała ze strony mamy rodzina Gierulskich, a ze strony właśnie drugi wujka Sakowicze. I właśnie było tam trzech synów. Waldek, Mundek i Tadeusz. Wszyscy byli zaangażowani właśnie w Armii Krajowej. I tam pierwsza moja przysięga była złożona na Trębackiej właśnie u komendanta. Także od 1943 roku czułem się już w pewnym sensie żołnierzem walczącym.
zadania były różne. Miałem przyjaciela, który dobrze znał język węgierski, ponieważ jego matka pochodziła z Węgier. I z niej staraliśmy pół węgierski, który stacjonował w Wilnie. Życzliwie podchodził do Polaków. Nawiązaliśmy z nimi kontakt i wymienialiśmy za żywność, za biżuterię, za złote monety. Już zaczęliśmy ściągać. Na przykład król był wstrząśnięty, jak zobaczył u mnie pistolet. Mówi, ty, gówniarzu, już z bronią się zaczynasz bawić? Jesteś do pomocniczych spraw. No ale niestety więcej ściągnęliśmy broni od Węgrów, automaty i amunicję i przekazywaliśmy to do innych grup. No, od 1943 roku zostały powołane już brygady wileńskie. To było jedne z pierwszych brygad, pierwsza brygada. Poszczególne oddziały były po nazwą pierwszej, drugiej, trzeciej brygady. Najbardziej znana brygada trzecia. Trzecia brygada. No, a jeżeli chodzi o brygadę piątą, piąta brygada była znana z tego, że najwięcej walk przyjęła przeciw oddziałom rosyjskim, które miały zadanie zniszczenia polskich brygad. Ponieważ jednego z oficerów tej rosyjskiej brygady złapali nasi jakowcy i przeczytali rozkaz Moskwy, żeby zniszczyć jak najbardziej białych, czyli polskie oddziały. No i nieraz robili Ruscy zasadzki na nasze oddziały. W szczególności tym bardziej Litwini, jak już Niemcy zaszli, stworzyli ruską brygadę do walki z partyzantami polskimi. Znani Litwini, szaulisi tak zwani, zasłużyli się niesławnie w Wilnie, w ogóle w całej Polsce, gdzie rozstrzeliwali właśnie Żydów na Podarach, jak również na Podarach rozstrzelanych było prawie 100 tysięcy Żydów, a 30 tysięcy Polaków. To tutaj część na pewno w Wilnie byliście i widzieliście tą tragedię w Podarach, ponieważ Podary znane były na tyle. Tam mordowano właśnie przez szaulisów nie tylko Żydów, ale i Rosjanów, Jeńców, Polaków. Coraz z więzienia wileńskiego Łokiszki, na Łokiszkach, gdzie bardzo dużo siedziało właśnie młodzieży, coraz transport szedł na Podary i tam rozstrzeliwano. Życie, przeżycia, mogę śmiało powiedzieć, że na Wileńszczyźnie
organizacje akowskie były najsilniejsze w Polsce. Dowódcą właśnie Okręgu Wileńskiego był generał Wilk, poprzednio pułkownik, a później mianowany po śmierci generałem. Generał Wilk, jak również major. Ówcześnie. Tak. A ty działałeś pod pseudonimem Bill, tak? Tak. Widzę, że tutaj młodzież Najgorsze było to, że dwóch Billów było. Jeden był Bill starszy ode mnie, znany, naprawdę zasłużony chłop, który uciekł z więzienia i dostał się do oddziału trzeciej brygady. Tylko z tym, że tamty Bill pisał się przez 2L, a ja pisałem się, zapisano mnie zresztą wszędzie, że Bill jak jedno L. Jeżeli pozwolisz, to troszeczkę przejdziemy czasem, tak? I przejdziemy już do okresu, wiem, że to jest bardzo trudny etap i na pewno masz masę wspomnień, całe spotkanie mogłoby być na temat właśnie tych młodzieńczych lat Wilna, ale no i niestety, ale na szczęście wojna się skończyła, ale osoby, które ocalały, którym udało się przeżyć, dostały propozycję wyjazdu do Nowego. Trzeba było podjąć rodzinne decyzje. Wasza rodzina, wiem, że przyjechała. Wiadomo, że za wszelką cenę staramy się Polaków z tym terenem pozbyć, tak. Z Wilna i z Wierzyszczyn. I całe oddziały, które nie miały szans pozostania na Wierzyszczyźnie, a zresztą długi czas walczyli tam, oddział Łupaszki, jeden z najbardziej bity oddział, który przeszedł na tereny Białegostoku, później tutaj Tuchole, Bory Topalskie, i podjął nierówną walkę z Kowodą na terenach Polski. Co z tobą się działo w tym okresie? W tym okresie były aresztowania w Wilnie i wiedząc, że nie ma szans bycia, staraliśmy się jak najszybciej się dostać do Polski. I na Ochotniku z moją drużyną, właśnie 9 nas, wstąpiliśmy do Ochotnika, do Armii Berlinga. I z Armią Berlinga już, jak Warszawa była zajęta, skierowano nas do Warszawy na szkolenie. Jak przechodziliśmy właśnie przez Pragę, to ludzie właśnie, gdzie wyjdziecie, jako mięso armatnie? Także było takie pojęcie, że tylu zginęło w powstaniu, a jeszcze resztę idą na rzeź. I tak, żeby wylądowałem w Warszawie, zaraz po zajęciu, skontaktowałem się tam z jednych zakopców byłych powstańców i zaproponowali, żebyśmy przeszli teren do lasu z całą drużyną. I pewnego dnia, właśnie umówionego, z tym, że mieliśmy, idąc do tego wojska, każdy z nas miał krótką broń przy sobie z Wilna. I umówili byliśmy rebeltami na cmentarzu.
No niestety, gdy przyszliśmy na to miejsce, tam było obstawione przez NKWD. Po krótkiej wymianie ognia wycofaliśmy się, także tylko w dwójkę z kolegą przeszliśmy właśnie. Tam zresztą ocaleli wszyscy, tylko każdy widział stronę. I nie było wyjścia, parę razy próbowaliśmy gdzieś się zaczepić, bo jakiś oddział, czy ani nie dotknęliśmy. Wylądowaliśmy, bo naprawdę wracaliśmy pociągami w ten sposób, że Ruscy szabrowali pełno rozmaitych maszyn, samoloty rozbite czy coś, dowieźli w stronę Rosji. I zadekowaliśmy w jednym takim samolocie, ja w drugim. I gdy już przekroczyliśmy granicę i byliśmy w Grodnie, wydostaliśmy się z tych szczęśliwie i tam nam jakaś pani, widząc, wyczuła, że wracamy z tamtych stron, kupiła nam bilety do Wilna. Ale pecha mieliśmy w transporcie w Wilnie, że natrafiliśmy na kawodzistę, który sprawdzał bilety i tam chcąc, nie chcąc, zmuszeni byliśmy jego. Nie zaszczepiliśmy nic, tylko otworzyliśmy drzwi i wyrzuciliśmy wtedy z tego, z wagonu. Po tarapatach, po całym Wilnem, wyskoczyliśmy sami z pociągu i przebrnęliśmy już przez miasto. I od nowa zaczęło się ukrywanie, kontakty. Długo to nie trwało. Również rodzice dostali wiadomość, że jak najszybciej wyjechać, bo jesteśmy na liście wywózki do Rosji. Ojciec szybko zadecydował. Zresztą każdy z dzieci, każdy z osobnik miał plecak spakowany z jedzeniem i tak, że jak Ruscy zabiorą, zdążą zabrać nas na Syberię, to żeby miał pierwszą pomoc. Była was czwórka. Tak, i w końcu ojciec mówi, słuchaj, musimy koniecznie dojechać z Wilna, żeby w Wilnie nie zdjęli z dworca. Nie? Teraz sytuacja jest taka, co zrobić, żal było, że mieliśmy krótką, dobrą broń i cztery pistolety w walizce ułożone na mnie, na wierzch, koszulę, dwie połówki, butki, kiełbasę i to zabraliśmy z sobą jako swój bagaż. Na granicy rewizja, bo kontrol była wszystkich wagonów i właśnie gdy przyszło dwóch żołnierzy, to odkroi, trzeba to otwórz tam walizę. No jak zobaczył budkę i kiełbasę, to woła tam do kolegi swojego, mówi, słuchaj, to chłopcy mają właśnie wódę i tego.
potrzeby, mówi, weźcie, weźmy. No i wtedy mówię, no co, co, co? A mówię, no co, biorę. Ja to wziąłem pierwszy jedną butelkę, ale i mówi, ja mam kolegę jeszcze, nie? No i wziąłem tą drugą półkę, ale już w tej rewizji w wagonie w ogóle nie, żadnej nie robili. I tak przyjechaliśmy do Polski. Wieniu się cofnął bardzo głęboko do lat swojej młodości, ale prawda jest taka, że jego patriotyzm to można by było zrobić w trzy etapy. Pierwszy, młodość, odzyskanie niepodległości, działalność AK, jego wyrok śmierci za to, że chcieli innej Polski niż tą, co nas zarzucono, ale później jego, mimo wbrew woli, po wyjściu z więzienia, dalej poświęca się tej działalności typowo patriotycznej z wielkim sercem dla Polski. A to są elementy jego podziękowania. Dziesiątki tysięcy złotych. Ja pozwolę, że już jak wszedłem w głos trochę Gienia wyprzedzając tu, nie będziemy czytać, ale to są jego osobiste, chociażby w Złowie czy na Rosie, gdzie miał wręczony tutaj ten tytuł harcmistrza Rzeczypospolitej Polskiej. Nie będę czytał, ale muszę wam powiedzieć, że jego działalność i dokumentowanie tej Polski, a szczególnie coś związanego z Wilnem, z Kresami, ze Wschodem, z Józefem Piłsudskim, to przecież jego naprawdę wyrazy polskości. Jego dziesiątki tysięcy złotych na drobiazgi, wyłuskiwane od lat 40. poprzez 50. jak wyszedł z więzienia, by mieć to u siebie, by coś pozostawić nie tylko w rodzinie, ale w izbach pamięci. Toż to przecież jego w szkole podstawowej w Wilnie imienia Jana Pawła II, cała sala wyposażona w pamiątki po Janie Pawle II, które osobiste pieniądze właśnie w to topił, zbierał i potem bezinteresownie przekazał. Toż to na Marii Konopnickiej 24 w klubie osiedlowym Arka, Izba Pamięci Marszałka, to 90% pamiątek to jest właśnie ze schobi Gienia, z Gienia pieniążków uzbierane, przekazane dla potomnych. I każdy jakaś dziedzina w tym zakresie, czy tworzenie jakiejś organizacji, jak tylko się dowiedział, że w Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku, już w Poznaniu wcześniej, tworzył się Związek Oficerów Rezerwy, a już był oficerem wówczas w stopniu porucznika, w ramach działalności AK-owskiej awansowany do oficera przecież, to poświęca się w tworzeniu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest tu decyzja, różne dokumenty, które dają tu krzyż z wieczami orderu krzyża. To jest ten, wręczony przez, powiem wam szczerze, Rzeczypospolitej, Bydgoszczy jest to jedyny. Prezydent Komorowski wręczył osobiście i popatrzymy, jak ich było wręczanych wówczas, o ile nie pamiętam dokładnie 9 czy 10 na całą Rzeczypospolitą, to większości otrzymali wyżej niż krzyż kawalerski orderu odrodzenia Polski. Jest on ceniony i nadawany. I tak mało ludzi otrzymało i tej gratyfikacji, a otrzymali je to w większości te Agieniu z karą śmierci był za tą działalność taką, a nie inną. Nie będę mówił o pamiątkach, o medalach, które zerknęliśmy, ale chcę jeszcze tylko jedną rzecz powiedzieć, że serce oddane dla ojczyzny na każdego dnia, każdego miesiąca, to jest jego wkład, taki z tych Kresów ten jego patriotyzm. Bo każdy z nas siedzący tutaj spotykamy się z tym pokoleniem ojców, dziadów przy świętach, na urodziny, na weselach i też łuskamy od nich to, co kiedyś się działo. Każdy będzie w rodzinie nośnikiem tych naszych tradycji, a właśnie ta historia u podstaw w rodzinie to jest tą historią, którą powinniśmy się bardzo interesować i no, te błędy, które mieliśmy w PRL-u i można teraz zarzucać nawet, że piszący książki znów piszą jednostronnie, ale nośnikiem tej prawdziwej historii jest nasza rodzina i dlatego bardzo często lekceważymy to, a szczególnie to młode pokolenie, które siedzi tutaj, patrzy na to z przymrużeniem oka,
ale kopalnią waszej wiedzy o waszej rodzinie to jest to pokolenie, które już niedługo będzie odchodziło bądź odeszło, a gdzieś tam jeszcze zapiski są. I w gieniach pamięci takich żywych świadków historii z takimi przejściami, gdzie go tak Rzeczpospolita dusiła, mocno, bardzo, już bardzo mało tych spotkań możemy zrobić. I dlatego są one tak ważne. Oglądamy te zdjęcia. Powiem wam szczerze, Gienia bezinteresowność do dzisiaj jest wielka. Spojrzeliśmy na to pierwsze zdjęcie, które było w stopniu kapitana. To ja zerknąłem i od razu wiem, gdzie to zdjęcie było robione. Na rynku w Fordonie, gdzie on, będąc ojcem chrzestnym, wraz z porucznik Anną, Anikiejew Ireną, która była matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Marszałka Piłsudskiego, sami mnóstwo pieniążków wyłożyli na to, żeby taki sztandar tej organizacji był. I to oni. Oni bezinteresownie zawsze otwierają głęboko swój portfel. Otworzyli znów, gdzie 19 marca bieżącego roku na dworcu PKP Bydgoszcz Główna będzie znów uroczystość, dzień imienin marszałka Piłsudskiego, odsłonięcia tablicy zniszczonej przez Niemców w 1939 roku. Jakiej tablicy? Otóż takiej, bo w 21 roku 6-7 czerwca Józef Piłsudski gościł w Bydgoszczy. Przyjęty przez ówczesnego prezydenta miasta, mecenasa Maciaszka, mieszkał, spędził noc na Gdańskiej 92, jest tablica na tym budynku, że tam był i mieszkał marszałek, ale dla 10. rocznicy Polacy ufundowali tą tablicę dla wspomnień. Dokumentując to, przyjechał na drugi peron, Bydgoszcz Główna, marszałek i tak dalej. Ale w 1931 roku, gdy tą tablicę powieszono, to w 1939 ją zniszczono. Ale my dzisiaj, w 85. rocznicę jej powieszenia, czyli już za niedługo, parę dni, będzie ona znów przypominająca ten akt bycia tego Wilniuka, mimo że się urodził Piłsudski w Złowie. Nie dziwmy się, że to jest jego wielkie serce, jego przywódca ponad wszystko, dziadek Piłsudski. Mówię dziadek dlatego, że dla wielu Polaków, jak popatrzymy na to, możemy mówić o narodowcach, prawda, tego okresu tworzenia się Rzeczypospolitej. Pani Marto, może prezentację zdjęć teraz, tak? I w związku z tym, to jest tego pieniążki Gienia Siemaszko, znów poszły na tą tablicę, żeby ta tablica była. Nie tylko jego, ale ta bezinteresowność otwierania portfelu dokumentujące to wszystko, to jest dla nas ważne. A przypada 85. rocznica w dniu imienin marszałka Józefa Piłsudskiego i znów tam Gieniu osobiście będzie brał udział, żeby ta tablica była. I to są te elementy polskości, które na dzień dzisiejszy widzimy. Je bardzo szanujemy, chociażby będąc u naszego papieża. To nie każdego Polaka można byłoby tym zaszczycić fotografią z ojcem, gdzie pamiątkę mu wręcza, będąc, przecież to jest dla jego rodziny, dla najbliższych, dla następnych pokoleń bardzo ważny element jego życiorysu. I ta bezinteresowność. O, właśnie to jest ta pani, która jest właśnie matką chrzestną również, a była też więźniem politycznym w Fordonie za to, że chciała innej Rzeczypospolitej, bo dostała 5 lat pozbawienia wolności i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Mamy inne, tak, mój świat, moje hobby, filatelista, przecież ile znaczków, jakie piękne zbiory. Zbiory o Bydgoszczy również, niezwiązane z dzieciństwem, a dopiero po 1945 roku. Więc możemy to wszystko sumować na tą piękną postać Gienia, który dzisiaj jest z nami i oby był z nami do setki i więcej. Dajmy mu tej satysfakcji, myślę, nawet tym, że jesteśmy z nim, że go słuchamy, że chcemy go widzieć, że chcemy, żeby zawsze z nami był, bez względu na wiek. Ja tylko takie króciuteńkie to wspomnienie, no jak zwykle, pod każdym pomnikiem, gdzie trzeba być, przecież tablica generała Wilka na Kapuściskach. Przecież w Wilnie tą tablicę, co widzieliśmy generała Krzyżanowskiego, to przecież Gienia pieniążki również to poszło, żeby upamiętnić
właśnie to jest to odsłanięcie. Córka generała Wilka odsłania akurat Olga Krzyżanowska, pani senator, dla ku wspomnień tego wszystkiego. Zobaczmy na zbiory zdjęć tego wszystkiego, to przecież Gieniu. Byście zobaczyli jego pamiątki, które miała w mieszkaniu małżonka, która chodziła na paluszkach, żeby nie pognieść, bo Gieniu ciągle donosił. Nie było tygodnia, żeby do domu nie donosił, bo już naprawdę był etap ciasnego pomieszczenia, żeby żyć, a żył z tymi dokumentami, gdzie bardzo, bardzo wiele pozostaje do następnych pokoleń. I dlatego się odwołuję chociażby do skromnej Izby Pamięci Marszałka na Szwederowie, na ulicy Konopnickiej. Sekretarz generalny, o, to jesteśmy na zjeździe w Poznaniu akurat w Związku Oficerów Rezerwy. Ktoś tutaj miał mniej lat, Gieniu trochę, nie? Czy więcej tam było? Gieniu przemawia akurat, no, postać. Ta fotografia Józefa, przepraszam, obraz namalowany przez przyjaciela Gienia, to też był w Poznaniu. Przez Gienia przywieziony, żeby pokazać, bo przecież jak można jechać na zjazd w związku, żeby nie było portretu marszałka Piłsudskiego z Gienia Zasobów. No tu mamy Korkucia, dyrygent, księdza Stańczyka w Wilnie, no bardzo słynne dwie postacie, gdzie gdybyśmy byli w Wilnie, znany w środowisku polskim bardzo mocno i znacząco. Świętej pamięci, nie ma Korkucia już, Władzia z nami, ale też wielkie serce wielkiego Polaka, który oddał wiele, przeszedł katorgi w Orkucie, bo stawy jego, jak ze mną rozmawiał i poruszał stawami, to mu trzeszczały za to, bo bity był, no nie oszukujmy się, tak mocno przez Rosjan w tym obozie, że te wszystkie stawy to aż mu trzeszczały. Chylę czoła ku wspomnieć, mimo że go już tam od 2 lat z nami nie ma. No jak zwykle wystawy różnego rodzaju książek, dokumentów, to mamy. To jest akurat z odsłaniania tablicy pamiątkowej generałowi Krzyżanowskiemu na Kapuściskach poświęconej i fajne wspomnienia z tego okresu z panią Olgą, chociażby Stasiu Krasucki, słynna postać bydgoska, pisząca też po przejściu na emeryturę, był profesorem Akademii Rolniczo-Technicznej, zmęczona, nie ma co się dziwić. A poza tym ja w tym pokoleniu też kiedyś byłem, że mówią, a ile można tego słuchać, ale jak się potem będzie starszym, to się będzie mile wspominało, przepraszam. Także dziękuję bardzo za spotkanie, więc jeszcze czas na rozmowy. Kończymy oficjalną część naszego spotkania. Teraz zapraszam do zabawy się wąsłowiasowy. Myślę, że chcę naszych posiadań.